kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święta Marta. Gdy Chrystus Pan w niebo wstąpił i apostołowie rozeszli się po całym świecie głosić naukę Jezusa, Żydzi postanowili z ziemi żydowskiej usunąć rodzinę Łazarza. Pewnej ciemnej nocy schwytali ich wszystkich troje, Łazarza, Martę i Marię Magdalenę, i związawszy, zaprowadzili aż na brzeg morza i wsadziwszy do zepsutej łodzi, puścili ją na fale bez wioseł i steru, podczas burzy. Nie przeraziła się tym trójka wygnańców. Uklękli na dnie łodzi i trwali w żarliwej modlitwie. Burza szalała. Bałwany nalatywały na łódkę jeden za drugim, ale obijały się o ściany czółna lekko i wracały do brzegu. A łódź płynęła zwinnie, kołysząc się tylko nieznacznie i prąc ciągle naprzód, jakby w wytkniętym kierunku. Nie groziła tej łodzi zagłada, bo Chrystus stał u jej steru. Noc przeszła, uspokoiło się morze. Zajaśniał pogodny dzień i zdumieni rybacy śledzili oczami samotną łódź, co ozłocona promieniami słońca mknęła lekko i zwinnie po morzu, bez wioseł i steru, i klęczących w niej ludzi, którzy bez trwogi spokojnie śpiewali hymny nabożne. Łódź zatrzymała się przy brzegu, nad którym wznosiła się osada portowa narodu pogańskiego Franków, Marsylia. Poganie przyjęli ich gościnnie, udzielili schronienia, a widząc, że ich życie pobożne i świątobliwe, garnęli się do nich. Łaską Bożą nawiedzona, święta Trójka w lot wyuczyła się języka miejscowego i z całym zapałem głosiła naukę Chrystusa. Święta Marta przez swą dobroć serca i miłosierdzie była we wielkim poważaniu u ludzi tamtejszych. W każdej biedzie i strapieniu garnęli się do niej. Przychodziła o pomoc nawet ludność sąsiednich okolic. Z boru gęstego nieprzebranego wpadł zwierz dziki, a głodny w poszukiwaniu zdobyczy. Stary był, więc brakowało mu już zwinności i siły na tropienie leśnej zwierzyny, chyżej i zręcznej, umiejącej pazurami i kłami bronić swego życia. A ludzie, tacy byli bezbronni wobec jego pazurów i kłów i łatwo udawało mu się zdobyć pożywienie po chatach. Strach opanował wsie okoliczne Marsylii. Co noc, a czasem i w dzień, wdzierało się rozzuchwalone zwierzę do lepianek i porywało z nich ofiary. Przejęci zgrozą i przerażeniem mieszkańcy tych osiedli biegli z prośbą o pomoc i radę do świętej Marty. Przyjęła ich łaskawie i poszła z nimi na poszukiwanie okrutnego potwora. Nie znalazł się nikt odważny, kto by chciał z nią zapuścić się w gęsty bór, siedzibę dzikiego zwierzęcia. Więc święta Marta, zabrawszy ze sobą trochę wody święconej, poszła sama w las. Niedługo szukała, niedaleko zapuściła się. Przy ścieżce pod drzewem rozłożył się potwór na trawie, dogryzając resztki człowieka porwanego w nocy z osady. Na widok jej zamruczał, groźnie szczerząc kły.
nie zlękła się tego święta Marta. Ufna w opiekę boską, pokropiła zwierzę wodą święconą, przeżegnała. I ująwszy za grzywy, przyprowadziła do wioski jak pokornego domowego psa, by go mieszkańcy zabili i tym sposobem uwolnili się od wroga.